mamy następujące zadanie. Chcemy wykazać, że odcinki łączące środek ciężkości trójkąta z jego wierzchołkami dzielą go na trzy mniejsze trójkąty o równych polach. Przypomnijmy, środek ciężkości trójkąta leży dokładnie w 2/3 długości każdej środkowej. Chcemy zatem udowodnić, że pola trzech mniejszych trójkątów są równe, czyli innymi słowy, chcemy udowodnić, że pole każdego z nich jest równe 1/3 pola dużego trójkąta. Oznaczmy podstawę dużego trójkąta przez A, a wysokość przez H. Jego pole to 1/2 A razy H. Wykażemy teraz, że pole dolnego, mniejszego trójkąta jest równe 1/3 pola dużego trójkąta. Ten sam dowód analogicznie będziemy mogli przeprowadzić dla dwóch pozostałych, mniejszych trójkątów. Mały i duży trójkąt mają wspólną podstawę A. Narysujmy teraz wysokość małego trójkąta. Oznaczmy ją przez H1. Wysokości H oraz H1 są prostopadłe do podstawy A, czyli muszą być równoległe do siebie nawzajem. Narysujmy teraz środkową z wierzchołka naprzeciwko podstawy A. Oznaczmy ją przez E. Kawałek środkowej od środka ciężkości S do środka podstawy A równy jest 1/3 E. Widzimy, że otrzymaliśmy kąt, którego ramiona przecięte są dwoma równoległymi odcinkami H oraz H1. Możemy więc skorzystać z twierdzenia Thalesa. Wypiszmy odpowiednią proporcję. H1 do H równa się 1/3 E do E. Po skróceniu E zostaje 1/3. Pomnóżmy obie strony przez H. Otrzymamy H1 równa się H przez 3. Pole mniejszego trójkąta jest równe 1/2 razy podstawa mniejszego trójkąta razy wysokość mniejszego trójkąta. Jeżeli zatem podstawimy wyliczoną przez nas wysokość, otrzymamy 1/2 razy A razy H przez 3. Jeżeli wyciągniemy teraz 1/3 przed iloczyn, otrzymamy wyrażenie 1/3 razy 1/2 razy A razy H, czyli 1/3 razy pole dużego trójkąta. Wykazaliśmy zatem, że pole wybranego przez nas mniejszego trójkąta jest równe 1/3 pola dużego trójkąta. Analogiczny dowód możemy przeprowadzić dla pozostałych dwóch mniejszych trójkątów, czyli wiemy, że pole każdego z nich jest równe 1/3 pola dużego trójkąta. Udowodniliśmy zatem, że pola trzech mniejszych trójkątów są równe. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.